Nie, cieszymy się, że możemy trenować, bo aura, no jest listopad, zdajemy sobie sprawę, że z niektórymi rzeczami nie możemy wygrać, a przyroda to jest jeden z takich elementów, gdzie walczymy, ale i tak wiadomo, kto zostanie zwycięzcą. Więc cieszymy się, że dzisiaj możemy odbyć treningi, się w spokoju przygotować pod jutrzejsze spotkanie. Ważne spotkanie drużyn sąsiadujących ze sobą w tabeli. Ważne spotkanie w kontekście przerwania tych meczów bez wygranej na Kolporter Arenie. Nie ma nieważnych spotkań w tej lidze. Dokładnie. Myślę, że to, co na końcu Pan podkreślił, za każdy mecz, obojętnie z kim nie rozgrywamy, możemy uzyskać 3 punkty i to jest najważniejsze. Dodatkowa adrenalina to jest to, co również Pan podkreślił. Mecz na Kolporter Arena. Chcemy zagrać dobrze, żeby kibice byli zadowoleni. No, tym bardziej zależy nam również i na jakości grze, na ilości sytuacji. Chcemy strzelać bramki, no a w konsekwencji chcemy wygrywać, ale to oczywiście jutrzejsze spotkanie to jest ten właściwy moment, żeby nie mówić, a pokazać pracą, że nas na to stać. Jestem przekonany, że nas na to stać. Znalazł Pan sposób na Zagłębie w meczu w Lubinie? Ma już Pan sposób na to, żeby wygrać tutaj? Pomysł to jest jedno, realizacja to jest drugie. Wie Pan, nas się rozlicza nie z deklaracji, jakie tutaj przed Panami złożę, tylko z jutrzejszego meczu i plan z zespołem mamy oczywiście ułożony. Natomiast zweryfikuję wszystko boisko. To jest też tak, że pamiętajmy, że mecz trwa 90 minut. Różnie się mecz układa, jak widzimy. Niekiedy w początkowych fragmentach jest on bardzo pozytywny, a końcówka gdzieś powoduje, że ten mecz nie jest po naszej myśli, więc my musimy być przygotowani na różne scenariusze. Takie bierzemy pod uwagę, i te pozytywne, i te negatywne. Natomiast w konsekwencji chcemy, żeby zagrać dobre spotkanie. W ostatnich 2 meczach grał Pan trójkę, powiedzmy, defensywnych pomocników, bo tak to gdzieś tam trzeba rozpatrywać. Z drugiej strony taki dobry fragment w meczu w Białymstoku, to kiedy Ajram się trochę cofnął do głębi pola, był taki podwieszony, a z przodu był Michał Przybyła. Czy taki wariant Pan rozważa, czyli Michał wysunięty, a Ajram jako ten podwieszony napastnik? Mamy do dyspozycji Jesteś Przemek. wszystkich zawodników, to nie tylko tak Pan powiedział Michał, jest również Przemek, który zgłasza tutaj akcję, żeby zagrać w spotkaniu, więc na pewno tak, ten scenariusz z podwieszonym Ayramem, ale pamiętajmy, że na Zagłębiu Lubin bardzo, bardzo dobre spotkanie rozegrał Siergiej, Marcin Cybula, który też czeka po dobrych występach na powrót do podstawowej jedenastki, jest Michał, jest Tomek Zając, jest Paweł Sobolewski. Tych nazwisk możemy wymieniać, każdy z nich jest ważny. Też jak dzisiaj mówimy o spotkaniu z Zagłębiem Lubin, oczywiście one jest celem naszym nadrzędnym, ale pamiętajmy, że już we wtorek mamy spotkanie z Ruchem i kolejne bardzo szybko z Lechem Poznań, więc cała kadra jest ważna. To też musimy sobie zdawać z tego sprawę, że te 3 mecze są kluczowe dla układu tabeli przed okresem zimowym. Dla nas najbliższe spotkanie jest najważniejsze, ale oczywiście w tyle głowy również mamy kolejne spotkanie. Mówił Pan o tym, że zmęczeni zawodnicy są, to rozmawialiśmy w Białymstoku, że potrzebne są zmiany. Pan nie zagra Rafał, no bo ma żółte kartki, ale powiedział Pan dwóch piłkarzy nazwiska, Marcin Cebula i Siergiej Pilipczuk. Marcin no, jest jakby takim naturalnym, możliwością naturalną zmiany Rafała w środku pola, a Siergiej z kolei na lewej stronie za Łukasza Sierpinę, który ostatnie mecze rozgrywał od deski do deski, gdzieś tam tej świeżości mu brakuje. Mogą być takie zmiany? Czy może będą? Wie Pan już o tym, że tak będą? Nie możemy wszystkiego zdradzać też. Domyślacie się Panowie, że to jest nasz jakiś plan, który mamy pewne warianty. Natomiast wracając do pytania, po Białymstoku było widać moment, że gramy 14, 13 zawodników, już dużą ilość meczy, te mecze się nawarstwiają, nie tylko mecze, ale i podróże, jak również i odpowiedzialność za wyniki, a kadrę mamy szerszą i to z dwóch powodów chyba to jest ten odpowiedni moment, żeby nie bać się dać szansy innym zawodnikom. Oni tego też oczekują. To jest tak, że my to podkreślamy cały czas. Dzisiaj gramy kolektywem, gramy zespołem i ta wymienność funkcji jest ważna, więc na pewno nowi zawodnicy zagrają w jutrzejszym spotkaniu, czyli nowi starzy, nazwijmy to tak, ale też nie szukałbym jakiejś rewolucji w składzie, bo to nie miejsce i nie moment, żeby dokonywać jakichś zwariowanych
Roszad, czy to w ustawieniu, czy to w zmianach personalnych. Do tej pory tak było, że korona tych meczów domowych przystępowała po dobrych meczach wyjazdowych, czy to po zwycięstwach, czy po cennych remisach, jak w Poznaniu. Teraz był słabszy mecz, porażka w Białymstoku. Mhm. Czy to zmienia jakby trochę też takie nastawienie do tego meczu, że może ta odpowiedź, oczekiwania kibiców będą troszkę mniejsze, że mimo wszystko nawet gdzieś tam słabszy występ, a punkt choćby zadowoli. Oczekiwania kibiców względem zespołu są zawsze takie same. Chcą dobrej gry i zwycięstw. To jest normalne, to każdy kibic oczekuje swojego zespołu i tak to jest jak najbardziej na tak. Natomiast ja zawsze unikam jakiejś analogii, w jakichś przesądach nazwijmy to, że wygrywamy gdzieś na wyjeździe 1-0. To kolejny mecz będzie wyglądał tak. Każdy mecz jest inny, każdy mecz ma swoją historię. Tworzymy coś nowego, są rzeczy nieprzewidywalne, chociaż już jest tyle lat, czy się grało, czy jako jest piłkarzem. W każdym meczu następują jakieś elementy, które nas zaskakują. My gdzieś tam jesteśmy na wszystko przygotowani, natomiast oczywiście przed meczem tworzymy sobie jakiś plan i dla nas najważniejsze, żeby go realizować, bo wiemy, co się wydarzy za jakiś moment, ale to nie jest tak, że jak wydarzy się coś nieoczekiwanego, to nie potrafimy na to zareagować. Dla nas jest najważniejsze to, co też podkreślam. Gdzieś też się łudzimy, w cudzysłowie oczywiście, że po tym meczu ostatnim wyjazdowym ten mecz to będzie mecz taki, gdzie udowodnimy, że potrafimy grać w piłkę bardzo dobrze, że ten zespół jest coraz to lepszy i nie tylko na wyjazdach, ale i również na Kolporter Arena. Nowy piłkarz na treningach, Kanadyjczyk z polskim paszportem, Charlie Trafford, coś więcej trenera mi powie, póki co. Karol, używałem słowa Karol, to jest Polak, to jest mama Polka, tata Kanadyjczyk, dlatego gdzieś te podwójne obywatelstwo. To jest chłopak, który pasuje nam gdzieś do budowania koncepcji z paru względów. Jest bardzo dobry, to są bardzo dobre warunki fizyczne. To jest ponad 1,90 m. Zawodnik bardzo giętki, elastyczny, co jak gdyby nie jest równoznaczne z jego wzrostem. Nieźle wyszkolony technicznie, potrafiący iść za akcją, potrafiący zdobywać bramki. Tak udowodnił to w lidze fińskiej. Natomiast Benito Flores powołał go do reprezentacji Kanady. I chłopak też sam chciał zmienić ligę na lepszą. To też był jak gdyby wymóg reprezentacji, żeby on jako piłkarz się rozwijał. Więc jak gdyby taką naturalną jest nasza ekstraklasa. On też się wpisuje jak gdyby w naszą filozofię. My szukamy zawodników bardzo ambitnych. Zawodników, którzy chcą na bazie cały czas się szkolić na bazie Korony i zarazem podnosić jakość i markę Korony. Więc to jest coś, co jak gdyby też się wpisuje w nasz plan budowania Korony. Poza tym obserwowaliśmy go od dłuższego czasu. Takim ostatnim etapem to było ściągnięcie go tutaj na treningi z zespołem, ponieważ chcieliśmy przed podpisaniem zobaczyć tak naprawdę pobyt z tym zawodnikiem, jaki on jest w kontakcie, jak on jest na treningach, jak on się zachowuje poza boiskiem, jak on patrzy na niektóre rzeczy, które są dla nas bardzo ważne. I wszystko to jak gdyby było potwierdzeniem tego, co prędzej wiedzieliśmy, dlatego kontrakt od 1 stycznia z Karolem. Czasu na przygotowanie, żeby do gry trochę będzie, bo cały grudzień praktycznie i przygotowanie zimowe do rundy wiosennej. Więc... Dlatego też trenuje z nami, to był też jeden z tych warunków, które my jako klub od samego początku żeśmy przedstawiali, że jak podpiszemy umowę, chcemy, żeby z nami trenował, żeby był zespołem, że chociaż nie może nam teraz pomóc i być, to ale żeby już jak najszybciej poczuł ekstraklasę, poczuł jak wygląda, jakie są względem niego oczekiwania i na jakie będzie musiał wchodzić obciążenia, żeby się rozwijał. No na pewno jesteśmy optymistami. Wiemy, że sporo czasu minęło, że nam się nie udało wygrać u siebie. Jutro jest kolejny ten mecz i szansa, żebyśmy się przełamali. Jesteśmy dobrze przygotowani, wszystko zrobimy, żebyśmy w końcu wygrali u siebie. Potrzebna jest oczywiście determinacja. W każdym meczu pokazujecie wolę walki i serce do tego, aby wygrywać, ale tutaj chyba dołożyć trzeba jeszcze trochę jakości. Szczególnie zmienić to, co się dzieje pod bramką przeciwnika, czyli trochę skuteczności i więcej tych akcji pod bramką rywala. No dokładnie tak. Musimy stwarzać więcej szans przed bramką przeciwnika i tak jak pan mówił, musimy zachowywać więcej spokoju przy piłce i mam nadzieję, że z tym przyjdzie skuteczność. Mecz w Białymstoku pokazał, że jak tracicie szybko gola, to później
może być bardzo trudno na dogonienie przeciwnika. Tutaj musicie się ustrzec, szczególnie na początku, jakichś błędów, żeby nie powieliła się ta sytuacja z Białegostoku. No tak, tak. Dość trudnie nam się gra, jeżeli tracimy bramki. Później jesteśmy dosyć, tak że powiem, pogubieni na boisku i nie możemy się odbudować. No, ale już pracujemy nad tym i mam nadzieję, że to w przyszłości będzie lepiej wyglądało. Zmieniła się trochę pogoda jowa, powiedz, jak murawa generalnie. Czy to jest jakoś odczuwalne, że temperatury spadły? No, no to pewno. Już od wczoraj nie mogliśmy trenować na boisku. Nie wiem, jak to dzisiaj będzie wyglądało, ale pewnie wejdziemy tutaj na główną plytą i uda nam się troszkę popracować. I no tyle. Ty lubisz grać, jak tak trochę grząsko jest tam. Tobie to akurat nie przeszkadza. No, tak staram się, żebym nie odczuwał jakoś tam, ale dużo więcej wymaga taka murawa siły i no tyle. Miejmy nadzieję, że tak będzie. Musimy w końcu zdobywać te punkty na własnym terenie i miejmy nadzieję, że ten przegrany mecz na wyjeździe tutaj odzwierciedli się na wygranym tutaj z Zagłębiem właśnie jutro. Zagłębie Lubin to nie jest wygodny przeciwnik. Co prawda w poprzedniej rundzie udało Wam się wygrać po raz pierwszy w Lubinie, ale tutaj w tych meczach przed własną publicznością też, jak pamiętam, to tylko chyba jedno zwycięstwo, a tak zawsze z Miedziowymi gra się ciężko. Czy jak widać tutaj w tej lidze, w tym sezonie z żadnym przeciwnikiem nie gra się łatwego meczu. Każdy mecz jest trudny. Na pewno tam statystycznie gdzieś nie wygląda to najlepiej z Zagłębiem, ale nie patrzymy na statystyki, tylko na swoją dotychczasową dyspozycję i będziemy chcieli tutaj zdobyć 3 punkty. W Lubinie zdobyłeś gola, to był twój trzeci w tym sezonie, później był jeszcze gol w Warszawie z Legią i od tego czasu nic. Przed własną publicznością z Zagłębiem może wypadałoby znów wpisać się na listę strzelców. Fajnie by było, gdyby tak się stało. Trochę ten licznik się zaciął. Jeżeli tylko dostanę szansę, będę chciał się postarać, żeby ta kolejna bramka była, a przede wszystkim zwycięstwo dla Korony. Z czym to jest, Michał, spowodowane, że gdzieś tam ta piłka cię przestała już tak szukać w tym polu karnym? Znaczy, może też trochę mniej szans dostaję niż na początku sezonu. A no faktycznie jak się gra i gdzieś te minuty się, więcej tych minut się łapie, to ta pewność siebie jest większa, także miejmy nadzieję, że to wszystko wróci na prawidłowe tory, tak jak było wcześniej i te 3 punkty zostaną jutro w Kielce. A liczysz na występ od początku, czy może być trudno? Póki co nie wiem nic, jak będzie skład wyglądał, także zobaczymy, nie wiem, czy dzisiaj na treningu, czy jutro, jaki będzie skład.